W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oddano do użytku przebudowany blok operacyjny z oddziałem anestezjologii. O szczegółach Maciej Wójtowicz. W budynku Opolskiego Klinicznego Centrum oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny z oddziałem anestezjologii. Prace remontowe trwały 6 miesięcy. Do tej pory ten blok, na którym pracowaliśmy, był przestarzały, wymagał gruntownej modernizacji. Sale operacyjne były rozłożone w różnych częściach szpitala. Obecnie będziemy mieć to wszystko w jednym miejscu. W nowej przestrzeni poza pomieszczeniami socjalnymi znajdują się dwie duże sale operacyjne, przeznaczone m.in. do zaawansowanych zabiegów endo- i laparoskopowych, jak i otwartych operacji brzusznych. Poza tym na oddziale znajduje się również sala do wykonywania drobnych zabiegów. Z zaplecza medycznego skorzystają kobiety w ciąży, seniorki oraz pacjentki cierpiące na nowotwory. Jest to wykonane w technologiach współczesnych, także naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to powoduje to właśnie, że komfort pracy i bezpieczeństwo dla pacjentek jest właśnie podniesione na europejski przynajmniej poziom. Koszt przebudowy bloku to 6 600 000 zł. Znaczną część, bo 5 600 000 zł przekazał Urząd Marszałkowski, który przez ostatnie 4 lata wsparł placówkę ponad dwukrotnie większą kwotą na inwestycje. Przebudowa sali operacyjnej, gdzie powstały dwie sale cięć cesarskich, 5 sal porodowych, 2 sale przedporodowe, modernizacja RTG. Chcemy też stworzyć przez te wszystkie nasze inwestycje bardzo dobry klimat do chęci posiadania dziecka. Szczególnie w naszym województwie, kiedy odczuwamy demografię, depopulację. Dlatego już dziś podpisano kolejną umowę opiewającą na 3,5 miliona złotych. Pieniądze potrzebne są na zakup niezbędnej aparatury do nowo otwartego bloku operacyjnego.